Nazywam się Michał Godyń, jestem szefem kuchni w rezydencji ambasadora Szwecji. Zapraszam Was do wspólnego gotowania. Dziś przygotowałem dla Was szwedzkie klopsiki, ale w wersji wegetariańskiej. Potrzebujemy takich rzeczy jak warzywa, jak seler naciowy, który kroję teraz w kosteczkę i usmażymy na oleju i odrobinę masła. Seler naciowy kroję w drobną, bardzo drobną kostkę. Do tego mamy białą cebulę, którą też kroimy w kosteczkę. Proszę bardzo. I około 50 gram papryki czerwonej. Bez nasion, bez tych błon w środku, które są. Również kostkę. Bierzemy patelnię, na której dajemy mniej więcej około jednej łyżki oleju, może dwie, bo mi się słabo nabrało, łyżkę masła i podsmażamy to na naszej patelni, czekamy, aż się troszeczkę rozgrzeje. Dajemy do smażenia. Doprawiamy delikatnie solą, pieprzem. Należy to przesmażyć dokładnie, żeby się cebulka delikatnie zrumieniła. Na koniec smażenia jeden ząbek czosnku przez praskę, najszybciej, najlepiej, do naszej tutaj naszych warzyw pokrojonych w kostkę. Ja sobie tylko szpatułkę. Kolejnym etapem, którym będziemy wykonywali, to jest starcie marchewki na grubej tarce, na grubym oczku. Proszę bardzo. Starte. Warzywka już nam się tutaj fajnie dosmażyły. Jeszcze lekko ciepłe, które prosto z patelni jak najbardziej można dodać do naszej marchewki. Kolejnym etapem to zrobimy, mamy tutaj takie rzeczy jak ciecierzyca w postaci w całości ugotowana, najlepiej z puszki lub ugotowana w własnym zakresie. Ciecierzycę wezmę i zblenduję delikatnie świetnie. Takim oto sposobem mamy mus z ciecierzycy. Oto tym sposobem dodajemy sobie cały farsz do farszu ciecierzycę. Odsączoną lub ugotowaną groszek zielony. Około 160 gram, 120. Przepis będziecie mieli tak, macie na ekranie. Samą odsączoną lub ugotowaną, jeżeli była mrożona kukurydza. I fasola czerwona. Wszystko razem mieszamy. Tak to fajnie wygląda, spójrzcie. Do tego dodajemy paprykę w proszku, słodką. Jeżeli ktoś lubi chili, to oczywiście można dodać chili. Jeszcze troszeczkę pieprzu. Troszeczkę soli. Dwie szczypty. Około 5 gram kopru. Trochę natki świeżej. I szczypior, również świeży. Grubszą część odłożymy sobie na bulion.
dodaję odrobinę mleka. Troszeczkę bułki tartej. I jedno jajo. Wszystko razem znowu mieszamy. Tą fasolę i ten groszek, czy tą kukurydzę jeszcze można spokojnie, na przykład taką ubijaczką do ziemniaczków zastosować. Taki oto mamy farsz gotowy już, przygotowany. Z takiego farszu przygotujemy około 30 kulek, które będziemy smażyli na patelni, na oleju oraz maśle. I formujemy z każdej kulkę takiej wielkości. Takie kuleczki podajemy je z sosem borówki brusznickiej lub tak zwanej lingonberry po szwedzku. Do tego jeszcze oczywiście pasuje super klasyk, czyli pióre ziemniaczane, jak i ja lubię bardzo je również serwować z kuskusem, z ryżem. Pasują naprawdę z każdym dodatkiem skrobiowym super. Smażymy je około 5 minut w całe, ale po każdej około minucie z każdej strony. Tak, żeby były zrumienione z każdej strony. Tak przygotowane pulpeciki wegetariańskie, tylko i wyłącznie warzyw, z ciecierzycą, z papryką, z groszkiem zielonym, kukurydzą, bez udziału mięsa, można przygotować według naszego przepisu, który widzicie na stronie. Propozycje podania również. Podawać można z pióre ziemniaczanym, z kuskusem, z ryżem. Także życzę Wam smacznego, dobrej zabawy i bawcie się fajnie. Podczas gotowania oczywiście.